Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Krótka zapowiedź. Myślę, że w ciągu najbliższej godziny pojawi się kolejna audycja, ale tak chciałem Was uprzedzić, żebyście niepotrzebnie nie tracili czasu. Ta audycja, ona chyba trwa niecałe 50 minut. Głównie rozważa spełnioną przepowiednię, jeśli chodzi właśnie o Wielką Brytanię. Bowiem znalazłem dawny SMS, taki szerszy, lepiej opisujący tą wizję, i też film. Się okazało, że został wytworzony film właśnie o tej wizji, która właśnie wręcz idealnie się sprawdziła. Ale jeśli nie chcecie tracić czasu, jeśli nie chcecie słuchać wszystkich moich wywodów, to myślę, że warto jest zainwestować pierwsze 5-10 minut audycji, czy tam pierwsze chyba 5 minut. Mi się wydaje, i chyba ostatnie 15 minut gdzieś tam pod koniec ja omawiam tak troszkę szerzej tą audycję i pokazuję tam, jak to się spełnia, ale spokojnie jeszcze do tego wrócę. Myślę, że na pewno zerknijcie sobie na pierwsze 5 minut, bo postarałem się to tak jakby razem to spiąć w całość, jak fajnie się sprawdziła wizja z listopada, która w sensie została opublikowana 4 listopada 2022 roku, czyli niecałe 2 lata temu. Zrobiłem tę audycję dlatego, że odkryłem taki klucz właśnie, że kluczem do spełnienia tej wizji jest właśnie objęcie teki premiera przez Rishiego Sunaka i potem po 2 latach on odchodzi i wtedy właśnie ta Anglia płonie. Ale to mniej więcej ja to omawiam w tej audycji, więc zapraszam. Myślę, że za jakieś pół godziny powinna być już dostępna. A tutaj chciałem z Wami się podzielić tylko króciutko takim poczuciem, taką myślą, która mi wpadła do głowy, słuchajcie, bo teraz jest takie coś właśnie, że trwa właśnie ofensywa chyba ukraińska wewnątrz Rosji. Tam kolega Paweł mówił, że niby rzekomo ja to gdzieś zapowiedziałem, jeszcze nie rozmawialiśmy, ale no, gdzieś tam zgłaszał, że to zapowiedziałem z dokładnością co do jednego dnia. Ale ja nie wgłębiałem się w to jeszcze. Tutaj generalnie chodzi o to, że teraz jakby i Ukraińcy, i Rosjanie się śpieszą, tak? I ja tak sobie myślałem, gdzie oni wszyscy się tak śpieszą, nie? Skąd jest ten pośpiech w tych wszystkich akcjach? I tak sobie myślę, że właśnie dobiegają końca te Igrzyska Olimpijskie. I wiecie, taka myśl mi wpadła, może to nie był ten błysk jasnowidza, tylko taka myśl mi wpadła, z którą się chciałem z wami podzielić. Czy oni przypadkiem nie śpieszą się przed nową pandemią? To taka śmieszna myśl mi wpadła, wiecie? Czy oni przypadkiem, jakby jedni i drudzy się nie śpieszą przed nową pandemią? I czy ta nowa pandemia, jeżeli miałaby być, tak? Znaczy ja myślę, że będą równolegle się działy różne rzeczy, ale jeżeli dołączy do tych wydarzeń, jakby nowa pandemia, to czy ona przypadkiem tam nie zamrozi tego frontu, wiecie? Tak się zastanawiałem, ale no jakieś to było takie dziwne jakby, nie? Że no przecież ci Ukraińcy nie zdobędą tej całej Rosji, ci Rosjanie też wjechali właśnie i se zęby na tej Ukrainie połamali, no przecież ani jedni, ani drudzy przecież tej walki nie wygrają, nie? Więc o co w zasadzie chodzi? To wygląda tak, jakby te igrzyska dobiegały końca, jakby miała nastąpić jakaś wielka zmiana, wiecie? Tak samo jak były te igrzyska w Wuhan, i nastąpiła wielka zmiana, i było właśnie Divo 91. Potem były igrzyska zimowe w Pekinie, i wraz z ich końcem nastąpił konflikt na Ukrainie, właśnie. I teraz jest koniec igrzysk w Paryżu, i mam wrażenie, że coś się zbliża, że coś się stanie, coś się zbliża, i że oni jakoś tak się śpieszą normalnie, ale nie wiem, czy to będzie nowa demia, czy nowe jakieś inne rzeczy. Myślę, że dojdzie trochę nowych rzeczy, że może dojść trochę z tym kryzysem, ale to bardziej na jesieni. Kurczę, powiem wam, że naprawdę jakby zaczyna się dziać, ale to nie tylko tam Ukraina, czy tam Bliski Wschód, czy też tylko wszystko tak jakby zaczyna się sprzęgać, ale mam wrażenie, że jakby, no widzicie jakby, że taki humor jest jakby, nie, że mam wrażenie, że jakby gdzieś ręka boska nad tym czuwała, no nie potrafię wam tego poczucia przekazać, wiecie? No niby się dzieją te niedobre rzeczy, nie? Ale też gdzieś jakby, nie wiem, czy jakaś taka radość, czy. No, wiadomo, że dla nas chrześcijan, jakby Pan Jezus wraca, ale tu, no, mam wrażenie, że jakby daje się odczuć to, jakby, nie?
Ale dobra, nie chcę, bo to jest trochę za bardzo ten. Zapraszam Was na audycję, ona się pewnie za jakieś 15-30 minut pokaże. Tak, chciałem zapowiedzieć, że tam może jakość dźwięku jest słaba, bo tam widać, że jestem w tych słuchawkach z mikrofonem, ale ten dźwięk jest niestety się zniszczył, skasowało się to i to jest w tym gorszym dźwiękiem właśnie ze smartfona, tak teraz. Ale początek jest fajny, początek można sobie obejrzeć, bo to właśnie doskonale pokazuje audycję, która to wszystko zapowiedziała, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. I naprawdę zachęcam też spojrzeć na oryginalną audycję, która właśnie była 1,5 roku temu, właśnie 4 listopada 2022, na kanale Jest Nowy z Gdańska, ale komuś nie chce, to te urywki są tu pokazane i tyle. Więc tak tylko zapowiadam. 15 minut przed końcem jest, myślę, że ciekawe, przed tą audycją, która trwa niecałe 50 minut i pierwsze minuty, a jak ktoś nie chce tracić czasu, to i tak dzięki za łapkę, dzięki za wpadnięcie na te 5 minut. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Dobrej nocy. Pozdrawiam i zachęcam do nawrócenia, oczywiście, bo wiadomo, że większość tutaj gdzieś jest na bakier z Panem Jezusem, więc jakby dalej reklamuję usilnie Pana Jezusa, choć wiemy, że jakby za samo wypowiadanie tego imienia to już jest ban zapewniony. Dobra. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Pa.